Dzień dobry. Wróciłam. Tak, w końcu wróciłam. Naprawdę wróciłam po długiej przerwie. Ex-youtuberka, ex-vlogerka, tak mogłabym się przedstawiać, ale wracamy. Wracamy ja i cały mój dom wraca, bo to nieco przemeblowuje całą moją rodzinę. Najpierw będę się tłumaczyć, bo jednak ciągle na tym kanale jest prawie 28 tysięcy subów, coś koło tego, więc to są ludzie, którzy powodowali, że moje bycie w internecie miało rację bytu i jesteście właśnie, zasługujecie na wytłumaczenie, więc zdarzyło mi się od czasu regularnych vlogów do teraz urodzić trójkę dzieci. Najmniejsze jest bardzo małe, więc było to wręcz niewykonalne, żeby wciąż nagrywać, żeby się odzywać, żeby coś robić, żeby dzieci na tym nie ucierpiały. Ale jest człowieku taka potrzeba, żeby być. I teraz to nie są czcze słowa, że wracam. Będą filmiki 2 razy w miesiącu, czasami co tydzień, czasami co 2 tygodnie. W niedzielę będą się pojawiać po mojej audycji w radiu. Będę je publikować. Będę też oczywiście o tym informować na swoich social mediach. Natomiast jedyna trudność jest taka, że powstaje nowy kanał. Dlaczego? To już jest jakby sprawa techniczna, ale na kanał Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania, Was zapraszam. Link do tego kanału znajdziecie tutaj w opisie filmu. Miejsce spotkania to nie jest nazwa przypadkowa. Myślę, że część z Was ma skojarzenia konkretne z tą nazwą. Ja długo się zastanawiałam nad tą nazwą, można powiedzieć, że przyszła z góry i taka właśnie jest. Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania. I teraz w tych nowych filmach to nie ja będę się mądrzyć. Znaczy, oczywiście, powiedzmy sobie jasno, nawet jeśli ja będę tylko zadawać pytania, to tam gdzieś między tymi pytaniami na pewno będę się wymądrzać, bo natury człowiek nie oszuka. Ale moimi gośćmi będą ludzie, którzy w danym temacie wiedzą bardzo dużo, którzy są ekspertami, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia. I będziemy bardzo długo rozmawiać, żeby te tematy zgłębiać. Tak jak ten kanał, który już będzie sobie wygasał, będę prosiła Was, żebyście pomagali mi ten kanał tworzyć. Tutaj było tak, że dostawałam informacje o tematach, jakie warto poruszyć, o sprawach, o jakich warto porozmawiać, co warto rozjaśnić, co warto zbadać. I tak samo chciałam, żeby było w tym miejscu spotkania. Link, przypominam, jest w opisie. Możecie polecać gości na przykład. Jeśli jest ktoś, z kim na pewno warto porozmawiać, no to zapraszam i ja go wtedy zapraszam. Tak to będzie wyglądało, więc nigdy na tym kanale tego nie robiłam. I zrobię to po raz pierwszy. Ale zasubskrybujcie Weronikę Kostrzewę, miejsce spotkania. Bardzo Was o to proszę. Czekam na Wasze sugestie. Mam nadzieję, że gdzieś tam się Wam w aktualnościach wyświetlę, mimo że ten kanał no, obumierał przez bardzo długi czas. Bardzo brakowało mi tego, żeby nagrywać, żeby mówić, żeby słuchać, co myślicie, jakie są Wasze spostrzeżenia na ten temat. Nawet teraz nagrywam. Byście zobaczyli, jaką sobie wieżę z materaców ułożyłam. Tu jedno dziecko śpi, dwójka bawi się na górze i pewnie za chwilę któreś zejdzie i będzie czegoś potrzebowało. I dlatego musi być nowy kanał, musi być przez kogoś profesjonalnego nagrywany. I dlatego nazywa się Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania. Na tym kanale będą zapowiedzi. O, od razu Wam powiem, co będzie w najbliższym odcinku. W niedzielę 4 września, w samo południe, pojawi się wywiad z księdzem Tomaszem Trzaską. Niektórzy kojarzą go na pewno jako kapelana Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ale teraz w zupełnie innej roli. Ksiądz Tomek jakiś czas temu zaangażował się bardzo w projekt Życie warte jest rozmowy. Chodzi o to, żeby zatrzymać falę samobójstw, żeby zacząć zapobiegać samobójstwom. Statystyki są straszne. W Polsce więcej osób ginie w wyniku samobójstwa niż w wyniku wypadków drogowych w ciągu roku. A umówmy się, wypadków drogowych mamy bardzo dużo. To są samobójstwa, które zakończyły się śmiercią, a prób samobójczych jest wiele, wiele więcej. Nastolatki. Te statystyki są przerażające, ale dotyczą także osób dorosłych. I teraz, czy my możemy zauważyć, że ktoś jest bliski samobójstwa, że ktoś ma myśli samobójcze, że w ogóle w tę stronę idzie? Czy my możemy coś zrobić? Bardzo duża rola jest tutaj księży, bo często się zdarza, że konfesjonał, nawet dla niewierzących czy niepraktykujących, to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi i wie, że może powiedzieć, bo jest tajemnica spowiedzi, że zamierza popełnić samobójstwo. I teraz, czy polscy księża są na to przygotowani? Śmiem mniemać, że nie. Oczywiście jest szansa, że tam Duch Święty, prawda, Duch Mądrości zstąpi, powie, co trzeba powiedzieć, jak się o tego człowieka zatroszczyć, jak nie zdradzając tajemnicy spowiedzi, jeszcze bardziej go nie popchnąć w tę stronę samobójstwa, ale też jak go tego odwieść, jak mu pomóc. Ale przydałoby nam się, no właśnie, takie kompendium vademecum dla księży. O tym też będę z księdzem Tomaszem Trzaską rozmawiać. Myślę, że to jest temat samobójstw.
temat, który dla wielu z nas wydaje się być, to mnie nie dotyczy. To nie dotyczy mojej rodziny, moich przyjaciół, moich znajomych, moich dzieci. No i to jest pierwszy błąd podstawowy. Dlatego zdecydowanie zapraszam na ten pierwszy odcinek. Weronika Kostrzewa, miejsce spotkania. Robię to, czego nigdy nie robiłam. Subskrybujcie i do zobaczenia.